Radio Tok FM Euro, proszę Państwa, kończy ta ekstra. Tok FM Euro, kończy ta ekstra. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj 19. No, była Rysia wściekła, proszę Państwa, na tę Rumunkę, na Rumunkę Irenę, Irkę, że ta Rumunka po prostu ją obgaduje publicznie, krzycząc na nią, na pseura naszą Rysię Czubak, że od ciot wyzywa, tylko dlatego, że Rysia, jak ta Ira wchodzi, to mówi: o, patrz, widziałam twoją Rumunkę. Ja mówię: no to co coś takiego Rysia powiedziała, że Rumunkę, no to przecież to nie jest jakieś takie ani obraźliwe, to jest jakieś takie stwierdzenie po prostu. No nic w tym takiego nie ma, stwierdzenie, określenie, że Rumunka, no to Rysia ma prawo sobie tak o tym sądzić, Rysia sobie może tak myśleć, przecież katolicy, no Rysia jest katoliczką, katolicy mają taki mózg i tak sobie mówią, tak sobie myślą, a jak się wyzywają tu na placu, na rozdrożu od bydła, proszę Państwa, dlaczego ja mówię tam, już jak zajechałam na Plac Krasińskich, dlaczego obserwują tych żołnierzy, proszę Państwa, tak mówię, to komentuję, że Państwo zobaczą, Polacy walczą o wolność, ale sami siebie, gdy siedzą na gałęzi, podcinają, no bo wyzywają siebie od bydła. No i wtedy, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, no to przecież czy to katolicy, czy to jakiś tam naród wybrany żydowski, no to wszystko jest ten sam system podobny, proszę Państwa. Faryzeuszy i saduceuszy. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, a saduceusze w zmartwychwstanie po prostu nie wierzyli. No i co to takiego? W zasadzie wszystkie te elementy. No, to samo, ten sam system. Czyli czekali na Jezusa Chrystusa 4000 lat, wtedy Jezus Chrystus przyszedł i rzucili się na niego i zabili go. I ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Mówią tutaj, że Polska sobie radę da. Kopacz sobie radę da. Także proszę Państwa, Kopacz już szykuje rząd dla siebie. Już tutaj przyczółki, że Kopacz zakłada. No to niech sobie zakłada, proszę Państwa. Czy ktoś jej zabrania zakładać przyczółki? Niech sobie Kopacz zakłada. Tak czy siak, proszę Państwa, wszystkim piątej kredki brak. No bo to jest taka aura, metoda, moda na myślenie o polityce. Na przykład teraz, gdy na przykład Szczerkowinowy, to nawet nie pójdą głosować, ale skąd? Oni sobie wybrali Jezusa Chrystusa, Świadkowie Jehowy, gdy wyznaczy papieża Matki Boskiej, Ostrobrańskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, oni się wykańczają, wystrzeliwują. Po prostu wyznaczy papieża Matki Boskiej, Ostrobrańskiej, przy tym żebraniu, a to na tace. Nawalewa, nawa prawa tu świętej Anny, od Anny do Anny, choć na piechotę, aż do Anny na San Milan. I po prostu oni nie lubią, wiecie Państwo, jak dużo osób do stołu idzie, czy zbyt dużo osób do stołu. I to jest papieżyńskiej osi, w tej takiej rewelacyjnej, moim zdaniem, renomowanej galerii, gdzie bardzo piękna sztuka była wystawiona, proszę Państwa, głowy nawet, rzeźba, które w Paryżu na ogromnych festiwalach pierwsze miejsca zajmowały. To proszę oglądać ten nasz kanał internetowy. Wiesiolandz, dziewczyna otworzyła super telefon, super komputer. Ja mówię, proszę nacisnąć
przez Google, Wiesiolandia, Elka Pierdzielka, to jest jeszcze ten pierwszy, też kino, najstarszy. I ona otworzyła, ja mówię, proszę tutaj niżej wejść i zobaczyć, tu jest Rysia. Tak istniały firmy prywatne. A Rysia, jak zobaczyła, że ona jest w telefonie, kobiety, nie widziała, czy to jest telefon, ja mówię, Rysia. Telefon jak telefon, ale to jest w ogóle internet, że ty, Rysia, jesteś w internecie. Rozumiesz? No. Nie było klimatu. A ten telefon może być w cudzym berecie. No, ta Rysia zobaczyła, jak się ucieszyła, że ona jest, powiedziała, o jak ładnie, o jak ładnie. W administracji publicznej, czy jako zajęty pracownik, biorą często w swoje ręce po to, żeby żyć lepiej, ale jakim kosztem się to odbywa? Że oni pracują po 14 i 16 godzin na dobę, że ich nie obowiązuje kodeks pracy, że oni często muszą niestety iść w szarą strefę, ponieważ państwo jest tak nieprzyjazne poprzez ustawodawstwo, bo każdego traktuje jak potencjalnego złodzieja, oszusta i tak dalej, to wszystko się przejawia później w tym całym fiskalizmie państwa, prawie, które jest bardzo rygorystyczne i właśnie te, z tymi kongresami chcemy zwrócić uwagę na to, że jeżeli my mówimy dzisiaj o wzroście PKB na poziomie 3%, a mówimy, że inne kraje starej Europy, Niemcy mają tylko 0,2% na przykład procent wzrostu, to i tak trochę mamimy ludzi, ponieważ oni mają inny poziom, dla którego 0,2% wzrostu jest dużo więcej niż u nas 3% wzrostu. No tak, ale jeżeli w ogóle... Panie redaktorze, no oczywiście zawsze pan wybór, możemy powiedzieć, że nie będziemy nic mówić, nie będziemy robić lajbanu, nie będziemy uświadamiać ludziom, przecież tą, my uświadamy to również przedsiębiorcom, że są kraje, w których lepiej się traktuje przedsiębiorców, poważnie się ich traktuje, z szacunkiem za to, że są twórcami miejsc pracy, które są najbardziej trwałym i potrzebnym, realnie potrzebnym rodzinom. Małe mikrofirmy to ponad 60% rodzinnych firm. Ponad 60%. W związku z tym to nie powinno być obojętne dla administracji publicznej, wszystkich rodzajów tej publicznej władzy, czy samorządowej, czy rządowej. Czy ci ludzie mają zapewniony byt, te rodziny mają za co żyć, czy nie. I jeżeli te małe mikrofirmy dają właśnie te miejsca pracy, jeżeli tworzą ponad 50% PKB, w Europie ponad 64%. Jeżeli dajemy w tej chwili ponad 60% miejsc pracy, w Europie ponad 74% miejsc pracy, to zawsze jest to na tyle ważny sektor, że trzeba się tym zainteresować. I dokąd administracja publiczna nie pochyli się nad problemami tej małej i średniej przedsiębiorczości, dokąd nie będziemy podejrzewać każdego tylko i wyłącznie o to, że próbuje oszukać państwo, a w związku z tym nie będziemy tworzyć aż tak złego prawa, tak restrykcyjnego w stosunku do przedsiębiorców, to będziemy mieli zjawisko, które dzisiaj oceniane jest na ponad 25%, niektórzy twierdzą 35% szarej strefy. No, jest pan w tym tygodniu, powiem szczerze, już drugim gościem Tok FM programów gospodarczych, Radio Tok FM, który mam wrażenie nie cywilizuje szarej strefy, ale w zupełnie inne podejście, takie nieco usprawiedliwiające wobec szarej strefy. Nie, ja nie usprawiedliwiam. Ja uważam, że to jest złe oczywiście. Ale ma pan zrozumienie do przedsiębiorstw. Ale ja nie powiem, że jestem zdziwiony. Bo mam wrażenie, że to jest w ostatnim czasie bardzo nam się... to nie jest niestety chyba dobra informacja, bo ona świadczy o naszej rzeczywistości. Zmienia to podejście, że już dzisiaj w mediach także w poważnym programie gospodarczym można powiedzieć, że słuchajcie, po prostu takie są realia, taka jest rzeczywistość. Że niektórzy tak wybierają to dlatego, żeby... Tak jak wspomniałem, ponieważ ja w prywatnym biznesie od roku 82 stanu wojennego, w związku z tym dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, te 35 lat temu, my usprawiedliwiamy, że prywatny biznes w czasach komunistycznych musiał być w dużej części szarą strefą, bo mówimy, że państwo tworzyło takie przeszkody wówczas, tyle kontroli, że inaczej nie można było prowadzić tej działalności gospodarczej. Obawiam się, że za kolejne 20 lat będziemy tak mówić o współczesnych czasach. Panie prezesie, nie mamy już właściwie czasu, ale proszę w dwóch zdaniach powiedzieć, dlaczego mikro, mali, średni przedsiębiorcy powinni na stronach kongresu szukać informacji, a w przyszłym tygodniu w Katowicach się pojawić i przyjść na panele, dyskusje posłuchać? Ponieważ kongres jest różnorodny. Są panele, są sesje plenarne, są warsztaty, gdzie przedsiębiorca, który potrzebuje dostać pewne informacje, jak prowadzić firmę, jak sobie radzić na rynkach międzynarodowych, szczególnie na rynkach wschodnich, gdzie będą przedstawiciele i Rosji, Białorusi, Ukrainy, i Kazachstanu, Mongolii i tak dalej. W związku z tym to jest taka kopalnia wiedzy, możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów,
wystarczy zarejestrować się na stronie kongresmsp.eu, kongresmsp.eu i przyjechać już od poniedziałku od godziny 12, codziennie od godziny 9, w pozostałych dniach do godziny 16. Są również spotkania wieczorne, myślę, że bardzo atrakcyjne. Zapraszam z całego serca i gorąco w własnym interesie. Tadeusz Donacik, przewodniczący Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czwarty Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek, zaraz po weekendzie w Katowicach. Radio Tok FM jest głównym partnerem medialnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Raport gospodarczy. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Na apetyt Adam Czewski. Dzień dobry. Jeszcze na chwilę zapraszam Państwa do Kalabrii, ponieważ jest tam parę rzeczy, które jeśli Państwo będziecie się wybierali w tamte okolice, czyli na sam koniec włoskiego buta, powinniście spróbować. Jedno z tych zdań podbiło właściwie i inne włoskie regiony. Myślę tutaj o melanzane della Parmigiano, czyli zapiekance z bakłażanów z mięsem pokrytej tartym serem parmezan. Parmezan nie jest oczywiście serem kalabryjskim, tylko pochodzi z północy Włoch, ale Włosi na południu, Kalabryjczycy, przyjęli go jak swój i do tych potraw bakłażanowych pasuje on idealnie. Zresztą to warzywo, myślę o bakłażanie, jest sztandarowym produktem spożywczym Kalabrii. W innych regionach Włoch aż do końca XIX wieku bakłażanów nie jadano. W środkowych i północnych Włoszech traktowane one były fatalnie. Nie chciano ich jeść, bo uważano, że wywołuje ono debilizm i inne zaburzenia umysłowe. No to, że wiecie dopiero Państwo, jak ktoś w lepiej jak różańce, Włosi, Matka Boska, Ostrogramsko, jako wieża Dawidowa, bramą w kości słoniowej, no to jak nie debilizm? Które, nawiasem mówiąc, są dużo smaczniejsze i bardziej aromatyczne od tych rosnących na północy. No to jest. Na Półwysep Apeniński dotarły bakłażany z Chin, a być może z Indii. Tutaj są dwie szkoły historyków. A przewiezione zostały w końcu XVI wieku przez kupców arabskich. W Nowej Ojczyźnie, czyli w Kalabrii, znalazły doskonałe warunki. Suchy klimat, glebę bogatą w krzem, a niemal bez wapnia i bardzo wysokie temperatury, co zmniejsza goryczkę, taką naturalną goryczkę tego warzywa. I na koniec dwa słowa o deserze, który mnie powalił na kolana. Nazywa się Tartufo di Pizzo. Pizzo to malutkie miasteczko w Kalabrii. Tartufo to wprawdzie trufla, ale nie ma wspólnego nic z truflą, tylko to są lody, które pokrywane są tartym kakao, po zmielonym kakao, a w swoim wnętrzu ukrywają czasami nawet półpłynną czekoladę. Taka jedna porcja tartufo di pizzo potrafi człowieka zaspokoić jego apetyt na słodycze na kilka nawet dni. Smacznego i do usłyszenia. Także proszę Państwa, na apetyt Adam Czewski. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Poczytalni. Poczytalni. Klub książkowy Radia Tok FM. Każdą sobotę po 17. Poczytalni. Reklama. Przyjdź na Hop Likes Festival Gdańsk 2014. Przed Wami na żywo Bednarek, Carly Hess, Esa Wardenga, Rock, Cedzik, Karolina Czarnecka, Margaret, Grubson i Jarecki i BRK. Abstrahuje, Czesław Modil, Łukasz Jakubiak i inni. Do zobaczenia 26 i 27 września w Amber Expo na Hop Likes Festival Gdańsk 2014. Bilety już od 34 zł. Więcej na likesfestival.com. Partner Miasto Gdańsk. Współorganizator Amber Expo. Sponsorzy Hopkola i Sinsei.
nadmiar wody w organizmie. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? A wrażenie obrzmienia, brak efektów odchudzania pomimo diety lub wzrost wagi, celulit wodny, a nawet to ogólne rozdrażnienie? Rozwiązaniem jest Hydrominą. Składniki tabletek Hydrominą uporowania nadmiaru wody z organizmu. Dzięki temu zwalczać negatywne skutki jej gromadzenia. Hydromin, antidotum na nadmiar wody. Zapomniałam ci powiedzieć o abonamencie autożeligo, że wziąłam Opla koszty z klimatyzacją za jedyne 697 zł miesięcznie. Teraz w salonach autożeligo z Opel Corsa Active z klimatyzacją w abonamencie za jedyne 697 zł miesięcznie. Bez opłat wstępnych z ubezpieczeniem i to tylko do 15 października. Lub to zapraszamy do hotelu Windsor w Jahance nad Zalewem Tegrzyńskim. Dopracowane w każdym szczególe konferencje, bankiety, imprezy plenerowe w zaciszu pięknego parku nad wodą. Hotel Windsor w Jahance. Twoje ulubione produkty daleko i blisko w Konie. Zapraszamy najmniejszy do świata obiegowy. Wojennego i wegetariańską żywnością. Teraz do Twojej lokalizacji. Warszawa Łódzka 64 A. Zobaczyć na tym świadkami. Poczytać, co tam w tej chwili w ogóle jutro. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone. Zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept. I ten Lizak pomoże? Tak, Lizak i Naturcept leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizak i Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 19 września, minęła 13. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. To za chwilę o tym, kim chciał zostać Grzegorz Kwetyna i gdzie jeździł na faksy. Francuskie naloty na pozycję dżihadystów w Iraku i Artur Rubinstein na Wielkim Muralu w Łodzi. Zepchnięty przez Donalda Tuska na boczny tor Grzegorz Schetyna po 5 latach wraca do rządu. Wielu wróżyło mu już polityczną śmierć, ale ci, którzy go dobrze znają, mówili, on jest cierpliwy, jeszcze wróci. I wrócił jako szef MSZ-u. Małgorzata Waszkiewicz. Grzegorz Schetyna chciał zostać taksówkarzem. Był też ogrodnikiem na Saksach w Kanadzie. Student historii, biznesmen, ale zawsze blisko polityki. Na studiach aktywnie działał w Solidarności Walczącej. Z tamtych czasów zna go Andrzej Łoś, wieloletni samorządowiec. Kultura słowa u mnie jest na specyficznym poziomie. Dzisiaj też od rana mówią, że takich rozmowach o matematyce. Matematyka. Matematyka. Ani razu nie powiedziała, poprawnie, ani jedna, ani druga. Uwielbia sport. Poza tym, że kopie piłkę, miał stałe miejsce na trybunach we wrocławskiej hali stulecia. To on, koszykarski Śląsk, doprowadził do Mistrzostwa Polski. Kocha też kino. Jak opowiadał w wywiadach, jego ulubieni bohaterowie to Szrek i Gladiator. Wrocław, Małgorzata Waszkiewicz. TOK FM. Do rządu wszedł też jeden z najbliższych współpracowników Schetyny, jego zagorzały zwolennik Andrzej Halicki. Dla szefa Mazowieckiej Platformy to debiut w roli ministra, a pokieruje on decyzją Ewy Kopacz resortem administracji i cyfryzacji. Będę oczekiwała od niego pełnego zaangażowania i domknięcia rozpoczętych przez jego poprzedników projektów dotyczących cyfryzacji, informatyzacji, administracji. Halicki przez 3 lata kierował pracami Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W poprzedniej kadencji Sejmu był szefem Komisji Spraw Zagranicznych. W rządzie zastąpi Rafała Trzaskowskiego, przesuniętego przez Ewę Kopacz do MSZ-u. Będzie on zastępcą Schetyny, wiceministrem do spraw europejskich. Nowe twarze w rządzie Ewy Kopacz to też szefowa MSW Teresa Piotrowska, minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk oraz Maria Wasia, która pokieruje Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Była szefowa tego resortu Elżbieta Gimkowska zarekomendowała swojej następczyni zastąpienie bramek na autostradach elektronicznym systemem poboru opłat.
A Michał Janczura sprawdził, co to oznacza dla kierowców. Problem polega na tym, że system elektroniczny to pojęcie niezwykle szerokie. Ten elektroniczny może jeszcze mieć różne modyfikacje. Mówiła w Tok FM, była wicepremier. Wiadomo, że każdy z nas będzie musiał w swoim samochodzie zamontować darmowe urządzenie. Nie wiadomo, czy trzeba będzie za nie płacić kaucję, ale to właśnie ono będzie się łączyło z systemem i pokaże, ile dany kierowca przejechał. Potem otrzymamy rachunek, albo na przykład będziemy musieli doładować swoje konto przez internet lub komórkę. Tu możliwości jest też sporo. Wiadomo za to, że Unia Europejska chce wprowadzić jednolity właśnie elektroniczny system poboru opłat. Ten polski system byłby bardziej kompatybilny z tym systemem planowanym przez Unię Europejską. Mówi dr Michał Bejmes z Instytutu Sobieskiego. No i pojawia się pytanie, kiedy system elektroniczny ma zacząć działać w 2016 roku i nijak ma się to do zapowiedzi minister. No przyszły rok nie może wyglądać tak jak ten. Ale teraz to już problem Marii Wasiak, nowej minister, która musi sobie z tymi korkami przed bramkami jakoś poradzić. Michał Janczura, TOK FM. Teraz zagranica. Francuskie lotnictwo przeprowadziło dziś pierwszy atak na pozycję dżihadystów z Państwa Islamskiego. Zbombardowało, jak czytamy w oświadczeniu Pałacu Elizejskiego, magazyny terrorystów na północnym wschodzie Iraku, ale co było w tych magazynach, nie ujawniono. Paryż w ramach działań koalicji wymierzonej w islamistów zapowiedział już kolejne ataki na ich pozycje, ale tylko w Iraku, nie w Syrii. Prezydent François Hollande zapowiedział też, że Francja nie wyśle w ten rejon swoich wojsk lądowych. Premier Indii w wywiadzie dla CNN zapowiada, że Al-Kaida poniesie porażkę w jego kraju, bo będzie miała problem z rekrutacją bojowników. Narendra Modi pochwalił też indyjskich muzułmanów za gotowość do walki za ojczyznę. Oświadczył, że będą oni żyli dla Indii, będą umierali dla Indii i nie chcą niczego złego dla Indii. Stolica Indonezji, Jakarta, będzie organizatorem Igrzysk Azjatyckich w 2018 roku. Pierwotnie prawo organizacji tej imprezy przyznano Wietnamowi, ale kraj ten zrezygnował z powodów finansowych. Pierwsze Igrzyska Azjatyckie odbyło się w 1951 roku. I na koniec jeszcze kolejny wyjątkowy mural, który powstał na ścianie kamienicy nieopodal dworca Łódź Fabryczna. Do mieszkańców swojego rodzinnego miasta uśmiecha się na nim Artur Rubinstein. O tym kolorowym, wielkoformatowym malowidle opowiada Agnieszka Pieszę, Michał Bierzyński z galerii Urban Forms. Widzimy kadr z Arturem Rubinsteinem, który w dosyć zabawny sposób pokazuje swoje uszy. Jest to zdjęcie, które zostało wykonane w Zoo w Berlinie, gdzie Artur Rubinstein próbuje imitować małpę. Twórcą tego obrazu jest Eduardo Cobra, artysta z Brazylii. Spojrzy pan tutaj w górę. No i co? No jak się panu podoba? Mnie się w ogóle murale nie podobają. Go szybko zrobili. Kogo przedstawia? Tego nie wiem. Człowieka na pewno, ale jest ekstra. No bo takie rzeczy są fajne w Łodzi. Doceniana na całym świecie łódzka galeria murali liczy ich już ponad 30. Pogoda. Na ziemi lubuskiej, Wielkopolsce oraz na zachodzie i północy Dolnego Śląska deszcz. Wieczorem popada także w centrum, w Trójmieście, Elblągu, Poznaniu, we Wrocławiu, Toruniu, Płocku i Warszawie 21 stopni, w Łodzi, Radomiu, Kielcach, Opolu, Katowicach oraz w Lublinie 22, zaś w Szczecinie, Gorzowie i Krakowie 23 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Także mi jako... Proszę Państwa, misjonarze, jako pionierki, możemy się pięknie dostosować do tej sytuacji takiej tu w Warszawie u tych, którzy tak bardzo w te trójce wierzą, wiecie Państwo, w trójce. Proszę bardzo, 3 dni, proszę bardzo, 17, 18, 19 września. Proszę bardzo, 3 dni, 17, 18, 19 września, proszę Państwa. Broma laty Donald Tusk lansował takie hasło. 17, 18, 19 września. Proszę bardzo. Odpowiedzialność. Ja tutaj widzę absolutną, pełną, wręcz szokującą nieodpowiedzialność. Jest absolutne przemieszanie logiki partyjnej z logiką państwową. Logika partyjna zastępuje logikę państwową, no co oczywiście widać najbardziej w przypadku nominacji Grzegorza Schetyny. Mamy już sprawy pandemiczne. 19 września. Ja się po Platformie wiele nie spodziewałem, ale to, co dzisiaj zobaczyłem, taką nieczasowliwość, mnie, proszę Państwa, mówi, że nasuwa wrażenia, że w sumie, ze stanem, jakim znalazł się obóz morgaronami do śmierci, ja. Marszałka Piłsudskiego przed wojną. No wówczas mieliśmy również bardzo nieciekawą sytuację międzynarodową. Morgelonami chciał się zmylić. I to jest racja.
etapu władzy zajmował się sobą i dzisiaj widzimy dokładnie to samo. Czy jestem zaszokowany? No, znaczy ja nie jestem zaszokowany. Wydaje mi się, że obóz... I nadanie nasze radio, Talk FM, Euro, Koncita Ekstra. No, ja to zawsze pociesza pierwszych chrześcijan z chrystianizmu ludzi, że wy będziecie smutni, a świat diabła będzie się cieszył. No to rzeczywiście Rechodówki Warszawa, że katolicki Rechodówki Warszawa. Kopacz sobie radę da. No to przecież wiadomo, że Świadkowie Jehowy nie będą się mieszać do polityki. Świadkowie Jehowy nie są przecież politycy. Czy ona tutaj, on jest jednym ministrem, Andrzej Felicki jest drugim ministrem. Kopacz sobie radę da. Ja rozumiem, że pan Kopacz miał taki kłopot, tak? No bo wiecie państwo, ten kto za pieniędzmi leci, no to mózg ma krótki, tylko o pieniądze, że mu chodzi, prawda? Tylko o pieniądze. To jest sformułowane. Rzeczywiście, no to bardziej wskazane miejsce dla... szefa Komisji Spraw Zagranicznych byłoby jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo on tam by się lepiej sprawdził, bo on to po pierwsze prowadził. Także ten mózg mały, proszę państwa, ten nasz pan profesor z Radia Maryja opisuje, że jak to oni lubią się na przykład bawić na Sylwestra, że fajerwerki, że to wszystko, proszę państwa, żeby było kolorowe, żeby było miłe. Bo on jednak jest politykiem, tak. Ma jakieś polityczne wyczucie, no ale to jest... Jezusie Chrystusie, że był zdjęty litością. No, chyba zamierzamy troszkę... Bez użycia przykładu niczego nie mówił, proszę państwa. Logiczna argumentacja. Mając doskonały umysł, Jezus umiał także po mistrzowsku posługiwać się dobitną logiczną argumentacją, czasem za jej pomocą odpierał fałszywe zarzuty przeciwników. Czyli tak jak Anisa, czy ta Alicja, jak te katolicy, albo Rysia. No to Rysie można po główce pogłaskać. Wczoraj mi tak troszeczkę tej Rysi czubak było żal. Może po raz pierwszy, że ta Rumunka ją gdzieś tam skrzyczała przy wszystkich, wyzwała od ciotki, od pedałów, no że Rysia mówi, że musi aż na policję zadzwonić. Nie dość, że kiedyś Breżniew kopnął Rysię w kostkę, to pobiegła Rysia do ochroniarza. No widzicie państwo. Ja przeciwko tej to są bezdomni, oni po prostu nie mają co robić. Codziennie zresztą też ląduje ta Ira, nasza warszawska Rumunka, na Polski. To więc dzwonię do Mareczka w SMS-ie, pisze, że dzisiaj Ira ma blisko tam na Polski do galerii May Galer. Także jest jego talenty polityczne i kompetencje. Proszę państwa, Jezus miał różne talenty. Talenty pochodzą od Boga. Ale że te talenty trzeba umiejętnie wykorzystywać dzięki Duchowi Bożemu mocy Bożej. Czyli proszę państwa, gdy Jezus uzdrowił ślepego niemowę, opętanego przez demona, faryzeusza oświadczyli oskarżycielstwa, czyli na którym potrafi wymusić własną... Byliby ci księża. Natomiast w otoczeniu, którego nie zna, w którym się czuje niepewnie, staje się politykiem, niezdarnym, niesprawnym, wycofanym. Nie, to jest plastik. Nie, tam mam na pracę. Jak Chetyna także wiesz. Definiuje swoje... No i dobrze, żeś się umówił na poniedziałek. No. Będzie musiał się poruszać. Ja powiedziałem, że sprawa nie zna, coś nie wiem, miał do czynienia. Ale ona zajrzała. Komisja Spraw Zagranicznych w polskim systemie jest ciałem raczej dekoracyjnym. No pewnie, po co miałabyś zaglądać, Daru? Ale wiesz, gdyby cię bolało, trzeba... No. No, to idź tam na Grochowskę.